17 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie portu lotniczego Lublin, zbudowanego od podstaw najmłodszego i najdalej na wschód wysuniętego lotniska Unii Europejskiej. Tym samym Lublin oficjalnie pojawił się na lotniczej mapie Europy. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list głowy państwa skierowany do zaproszonych gości. Przesłanie, które skierował do uczestników uroczystości otwarcia portu lotniczego Lublin w Świdniku. Szanowny Panie Marszałku, Panie Prezydencie Miasta Lublin, Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości otwarcia portu lotniczego Lublin pod lubelskim Świdniku. To wyjątkowy dzień dla Lublinian oraz mieszkańców całego regionu. Wraz z otwarciem tego lotniska otwiera się również nowa brama kontaktu z Europą i światem. Tym samym w ogromnym stopniu zwiększają się szanse rozwoju lubelszczyzny. Mają dziś Państwo powody do dumy i satysfakcji. Serdecznie gratuluję tego osiągnięcia. Na uroczystości obecny był również minister transportu Sławomir Nowak. Serdecznie cieszę się, że mogę dzisiaj z Państwem być w tym miejscu, w ważnym miejscu dla całego regionu, dla całej Lubelszczyzny, dla miasta Lublin. Lotniczy jest nowoczesny, pierwszy w dziejach wolnej Polski port lotniczy zbudowany od, chciałby się powiedzieć, zielonej trawy. Stoi w miejscu, gdzie wcześniej było ściernisko. Dzisiaj macie nowoczesny terminal, nowoczesny port lotniczy. Pierwszy samolot wylądował na lotnisku z samego rana. Była to maszyna firmy Exin, która około godziny 8 przyleciała z Katowic. Samolot pilotował Jarosław Rozmów. Bardzo miłe wrażenia, dlatego że również jestem świdniczaninem. Latam w przedsiębiorstwie Exin. No i zależało nam na tym, aby lubelska firma, która jest przedsiębiorstwem Exin, wylądowała jako pierwsza na lotnisku w Świdniku. Udało się, trochę mieliśmy zmartwienia, czy pogoda pozwoli, ale pogoda pozwoliła, wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, że mogliśmy jako pierwszy samolot wylądować w Świdniku. Tuż po oficjalnych uroczystościach odbyła się odprawa pierwszych pasażerów, którzy polecieli do Londynu Stansted. Zanim wsiedli na pokład, opowiedzieli o tym, czy podoba im się nowe lotnisko. Super, ładnie, przestronnie, wygodnie. Myślę, że dobrze. Nie teraz, że będę częściej latała, bo lotnisko będę miała bardzo blisko. Ja myślę, że w tej chwili to już takie wydłużone weekendy będzie sobie można zaplanować, znajdując jakiś wcześniej tani bilet, później urlop można dopasować 2-3-dniowy plus weekend i już spotkanie z dzieciakami. Pierwszy raz to jestem dopiero przed kilometrem, jeszcze tak nie zdążyłem się tego, no ale przyjemny widok tutaj. Mam nadzieję, że tego. Teraz już więcej czasu, bo na emeryturze człowiek to tam coś się skorzysta. Pewnie turystycznie coś odwiedzić jeszcze. Szacuje się, że w pierwszym roku działalności port lotniczy Lublin obsłuży około 300 tysięcy pasażerów. Rejsowe samoloty latać będą do Dublina, Oslo, Londynu, a od kwietnia również do Liverpoolu.